Jak już Państwu zapewne wiadomo, w niedzielę 8 maja w prestiżowej sali koncertowej Roy Thomson Hall w Toronto odbędzie się koncert galowy pod tytułem Totus Tuus, zorganizowany przez Katolickie Studio Młodych z okazji beatyfikacji Jana Pawła II i 150. rocznicy śmierci świętego Eugeniusza de Mazeno, założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Kilka szczegółów na temat tego wydarzenia społeczno-kulturalnego udzielą Państwu dyrektor Katolickiego Studia Młodych, ojciec Paweł Ratajczak i Michael Newnham, dyrygent Silver Symphony Orchestra, która będzie towarzyszyła wykonawcom. Wspomnijmy, że Michael Newnham, który w 2003 roku prowadził wielki koncert z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II, ukończył studia dyrygentury na Warszawskiej Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina. Przez kilka lat był dyrygentem Warszawskiej Opery Kameralnej, koncertując w wielu krajach Europy, Azji i w Kanadzie. Obecnie Michael Newnham jest dyrektorem muzycznym i dyrygentem orkiestr symfonicznych w Peterborough i prowincji Nowy Brunswick oraz orkiestry i chóru w Northumberland. Witam serdecznie wszystkich telewidzów Polish Studio. Dzień dobry Państwu. 8 maja, to już za krótki czas, spotkamy się we wspaniałej filharmonii torontojskiej Roy Thomson Hall na koncercie galowym ku czci błogosławionego już wtedy ojca świętego Jana Pawła II i świętego Eugeniusza de Mazenoda. Po raz kolejny stanie przed nami wspaniały dyrygent i dyrektor artystyczny Michael Newnham, który dyrygował również orkiestrą w 2003 roku podczas koncertu ku czci 25-lecia pontyfikatu, a także w 2005 roku podczas koncertu o oratorium o Bożym Miłosierdziu. Panie Michale, jak to się stało, że zafascynował się Pan osobą Jana Pawła II? Na samym początku, kiedy zacząłem czytać po polsku, to raczej to były teksty papieża Jana Pawła II i powiem, że mieszkałem w Polsce podczas wszystkich zmian politycznych, także postać Jana Pawła II odegrała bardzo ważną rolę w moim życiu osobistym, ale też w życiu, które mnie otaczało. Panie Michale, chcieliśmy, planując ten koncert, w jaki sposób wyłonić najlepsze talenty muzyków w Kanadzie, nie tylko muzyków polonijnych, ale w ogóle muzyków. Czy mógłby nam Pan przedstawić na przykład takiego Jana Lisieckiego? Co jest takiego niecodziennego na temat Jana Lisieckiego? Jest bardzo dużo niecodziennego u Jana Lisieckiego. On niedawno skończył lat 16. Jest to jeden z największych talentów nie tylko pianistycznych, ale muzycznych Kanady. Jest to młody Kanadyjczyk polskiego pochodzenia, także to jest bardzo piękny element. Już zdążył zagrać z największymi orkiestrami na świecie, w największych salach. Ja miałem bardzo piękną okazję z nim współpracować niedawno temu z moją orkiestrą symfoniczną w Nowym Brunswicku i jest to specjalista częściowo od Chopina, także myśleliśmy, że skoro jest to koncert ku czci postaci naszego papieża Jana Pawła II, najważniejsza postać życia duchowego, to musi być muzyka największego polskiego kompozytora Chopina i to będzie zagrane oczywiście przez ten wielki, wielki talent Jana Lisieckiego. Także bardzo się cieszę, że mógł przyjechać. Miał zagrać tego samego wieczoru w Montrealu, ale skancelował to, żeby mógł być z nami. I panie Michale, Jan też podpisał umowy z niektórymi firmami. Czy może tam pan pokrótce powiedzieć, co to za firmy, co to znaczy dla tego młodego muzyka? Jan Lisiecki miesiąc temu podpisał umowy z wytwórnią płytową Deutsche Grammophon. Jest to największa wytwórnia płytowa muzyki klasycznej na świecie. Mają tylko najlepszych muzyków muzyki klasycznej, a więc jest to wielki, wielki zaszczyt. Panie Michale, wiadomo, że będzie to
koncert bardzo, bardzo wieloraki. Będziemy mieli i muzykę klasyczną, i fortepian, będziemy mieli orkiestrę symfoniczną, będzie pan dyrygował. Będziemy mieli też taką muzykę, można powiedzieć, popularną, typu Christopher Dallo, będzie też nam śpiewała Kinga Mitrowska. A wiadomo, że w drugiej części przedstawimy naszym widzom oratorium o Bożym Miłosierdziu. Dla pana jako dyrygenta tego wszystkiego, dla pana, który czuwa nad jakby całokształtem tego wszystkiego, co by pan chciał, żeby nasz widz, ludzie, którzy przyjdą na koncert, żeby wynieśli z tego koncertu? Myślę, że ten program ma wszystko, ma trochę wszystkiego w sobie, ale jest ten jeden element, który zawsze jest prowadzony. Zawsze jest element duchowy, element wielkości muzyki, muzyka, która może bardzo dużo zrobić dla każdego z nas, który tylko chce posłuchać. Tak samo jak nasz papież Jan Paweł II. Swoim świadectwem, swoim mówieniem. On był dla nas bardzo wielkim przykładem, jak trzeba żyć. A więc to, jeżeli jesteśmy otwarci posłuchać, bawić się, bo nie tylko chodzi o poważną muzykę tutaj, jest tak jak ojciec powiedział, bardzo dużo muzyki rozrywkowej, ja uwielbiam to, ale jest to muzyka, która nam pomaga trochę głębiej widzieć nasze życie i trochę rosnąć w tym samym czasie. Już jako kardynał Ojciec Święty był wielkim zwolennikiem świętej siostry Faustyny i jej orędzia o Bożym Miłosierdziu. Starał się rozpowszechnić to orędzie jak najbardziej szeroko. Też był tym papieżem, który kanonizował świętą siostrę Faustynę. To przesłanie o Bożym Miłosierdziu wpisało się głęboko w jego pontyfikat i nawet w jego życie, można powiedzieć. Po raz kolejny będziemy gościli na naszej scenie w Roy Thomson Hall oratorium o Bożym Miłosierdziu. Panie Michale, jak to się stało, że oratorium będzie przedstawiane drugi raz? Jest to, przede wszystkim jest to bardzo świetny utwór. Ma elementy muzyki popularnej i klasycznej. Kiedy go zaprezentowaliśmy za pierwszym razem, to przyjechał sam kompozytor Zbigniew Małkowicz. Przyjedzie tym razem też. I wykonanie spotkało się z wielkim sukcesem u publiczności. I myśleliśmy, że dobrze by było to zrobić jeszcze raz, żebyśmy mieli możliwość posłuchania go. I jaka będzie oprawa tego oratorium, jeśli chodzi o stronę muzyczną, stronę orkiestry? Orkiestra symfoniczna Silver Symphony jest to orkiestra złożona z samych najlepszych muzyków zawodowych z Toronto. Tam są muzycy z Toronto Symphony, z opery kanadyjskiej, z baletu kanadyjskiego. I jest to orkiestra licząca 49 muzyków. Może nie jestem pewien do końca, ale za każdym razem jest to wielka dla mnie radość móc dyrygować taką orkiestrą. Także naprawdę trzeba posłuchać. Warto wspomnieć, że orkiestra symfoniczna będzie towarzyszyła podczas całego koncertu, nie tylko podczas samego oratorium, ale oczywiście nie tylko orkiestra będzie towarzyszyła, ponieważ mamy jeszcze wspaniały 60-osobowy chór. Co możemy powiedzieć na temat chóru, panie Michale? Chór jest naprawdę świetny. Chór składa się z Polonii. Już wystąpił wiele razy na naszych koncertach. Kiedy wykonaliśmy oratorium Bożego Miłosierdzia po raz pierwszy, był założony przeze mnie i przez chórmistrzynię Tatianę Korotkową. Jest to wielka chórmistrzynia z Rosji, znająca język polski, także mieliśmy wielkie szczęście ją spotkać.
Wiem, że chór był połączony też do spektakli z Piotrem Brubikiem, także po raz kolejny mamy ten wspaniały chór. Szanowni Państwo, 8 maja w Roy Thomson Hall będziemy mieli wspólnie okazję oddać hołd, oddać cześć błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Mam nadzieję, że z wielu z Państwem się tam spotkamy. Do zobaczenia.